Sezon na upał, wysokie temperatury tak naprawdę już się rozpoczął. Mamy już dni i lata. Pamiętajmy, że mogą zdarzyć się sytuacje, że w zaparkowanych samochodach mogą być pozostawione dzieci lub też zwierzęta. W takich sytuacjach nie bójmy się reagować. Tu najważniejsze jest życie i zdrowie tych osób i tych zwierząt. Przede wszystkim, jeśli mamy taki samochód, to sprawdźmy, czy nie jest on otwarty. Złapmy za klamki, spróbujmy je otworzyć. Rozglądnijmy się wokół, czy nie ma na przykład kierowcy, czy nie ma jakichś świadków, czy na przykład też nie jest okno otwarte. Pamiętajmy o tym, że zawsze w takiej sytuacji możemy powiadomić służby. Dzwońmy na numer alarmowy 112, czy też do Straży Miejskiej i o takiej sytuacji zawsze zawiadommy służby. Jeśli natomiast sytuacja wymaga od nas jakiejś reakcji, widzimy, że na przykład dziecko, które jest w foteliku, jest już słabe, jest już spocone, w takiej sytuacji nie bójmy się reagować. Tutaj naprawdę życie, zdrowie tego dziecka lub też zwierzęcia, psa lub kota, który może być zamknięty w takim pojeździe, jest zagrożone. Nie bójmy się wybić tej szyby. Pamiętajmy przede wszystkim o tym, że jeśli na przykład w tym miejscu siedzi to dziecko zapięte w fotelik, to musimy wybić inną szybę. Czyli na przykład tutaj najbezpieczniej będzie szybę obok. Pamiętajmy o tym, że wybijając szybę, ta szyba może się rozprysnąć, więc jeśli po drugiej stronie byśmy wybijali, no, to dziecko może zostać zranione. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, żeby używać do tego wybijania jakiejś rzeczy, która jest twarda, która pozwoli nam wybić tą szybę. No, policjanci w codziennej służbie mają tomfy, które są zakończone właśnie takim metalowym zbijakiem. No, jeśli my natomiast nie mamy takiego zbijaka, zawsze możemy do tego użyć lewarka, klucza francuskiego, czegoś twardego, co mamy w samochodzie. Może być to również gaśnica. Pamiętajmy o tym, żeby nie uderzać w środkową część szyby, tylko właśnie gdzieś w kąt. W takim miejscu szyba jest delikatniejsza, będzie nam łatwiej ją zbić. Pamiętajmy również o tym, że za pierwszym razem może ta szyba się nie rozbić, więc trzeba kilkukrotnie w to dane miejsce uderzyć. Wtedy, jeśli już taką szybę wybijemy, otworzymy drzwi, pamiętajmy, żeby to dziecko czy też zwierzę zabrać do cienia, dać mu napić się wody, pozwolić mu się schłodzić, no i już tutaj czekać na przyjazd policji czy też na przyjście właściciela tego samochodu.